witam Państwa serdecznie. Spotykamy się dziś na ulicy Zojkilewe, a powodem spotkania są dobre wiadomości, które płyną z Warszawy, bo to pan premier Mateusz Morawiecki przeznaczył 500 milionów złotych dodatkowo na drogi lokalne. W województwie wielkopolskim będzie to kwota około 40 milionów złotych na drogi powiatowe, drogi gminne. Spotykamy się na ulicy Zdrojkilewe, która od lat nie może doczekać się remontu. No i teraz pojawiła się taka szansa. Chciałbym za Państwa pośrednictwem zwrócić się do wszystkich, którzy mogliby coś w tej sprawie zrobić, a przede wszystkim do starosty tureckiego zarządu powiatu, właściciela tejże drogi, aby złożyli wniosek do Urzędu Wojewódzkiego, który umożliwiłby przeprowadzenie tak długo oczekiwanego remontu ulicy Zdrojkilewe. Chciałbym zwrócić się do pana burmistrza, aby do miasta Turku, aby zdopingował pana starostę, aby współpracowali, współdziałali. No i ja deklaruję, że będę lobbował, będę wspierał, aby ta inwestycja, ten remont mógł być wreszcie dokonany, przeprowadzony. Jako Zarząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydowaliśmy, że będziemy lobbować właśnie za tą drogą, a to dlatego, że przez przecież wiele lat nie może ona się doczekać remontu. Teraz pojawiły się takie możliwości, jest to inwestycja duża, wielomilionowa, ale są szanse, jeśli nie w całości, to w części, aby tę drogę wreszcie zacząć remontować i to byśmy chcieli robić i na to będę namawiał i starostę, i burmistrza. Państwo widzą, jaki jest stan tej drogi, ilu mieszkańców tutaj mieszka i moglibyśmy się porozumieć i chociaż spróbować osiągnąć jakiś sukces w tym zakresie. Przypominam, jest to 40 milionów złotych w budżecie wojewody. Z wojewodą już wstępne rozmowy prowadzimy w tym zakresie. No potrzeba tego losu na loterii, żeby pan starosta złożył takowy wniosek. Myślę, że też warto przeprowadzać duże inwestycje, bo jakieś mniejsze powiat mógłby robić w własnym zakresie, a tutaj możliwości są takie, że możemy pozyskać 60% na te inwestycje, a niektóre gminy, gdzie są mniejsze dochody mieszkańców, mogą uzyskać też 80%, no i warto z tego korzystać. Ja mam tyle do przekazania, pan wicestarosta. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, wszyscy dobrze wiemy, jaki jest koszt tej drogi, tej ulicy Zdrojkilewe. Sięga on kwoty ponad 12 milionów złotych. Powiatu nie stać samodzielnie na zrealizowanie tej inwestycji. Dlatego trzeba tą inwestycję podzielić na etapy i mamy ogromną szansę, żeby ten pierwszy etap w końcu rozpocząć. Tak jak pan poseł powiedział, Zarząd Prawa i Sprawiedliwości w Turku pochylił się tutaj nad tym projektem. Ja natomiast, proszę państwa, w środę podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Tureckiego będę namawiał pana starostę oraz pozostałych członków zarządu, aby ujęli ulicę Zdrojkilewe w projekcie, w tym programie rządowym. Liczę na pełną zgodę. Jestem głęboko przekonany, tak jak pan poseł Ryszard Bartosik pomógł, wsparł finansowo w pewnym okresie czasu szpital nasz powiatowy kwotą 1 600 000 zł, tak na pewno nie opuści nas i pomoże nam o wsparcie finansowe z budżetu państwa na realizację chociażby pierwszego etapu tej ulicy Zdrojkilewe. Proszę jeszcze, panie Smak. Szanowni państwo, ja jestem mieszkańcem tego osiedla i wiem, jak ta droga jest potrzebna do normalnego funkcjonowania na tym osiedlu. Droga ta łączy tą część drogi powiatowej, która jest przy cmentarzu, przez całe Zdrojkilewe do lasu i wychodzi w stronę drogi powiatowej w kierunku Władysławowa. Mieszkańcy skarżą się, że tutaj w okresie zimowym są straszne zaniedbane i tutaj są ogromne dziury, gdzie nie można przejechać, natomiast latem
jest tak ogromny kurz, że praktycznie co drugi dzień by trzeba było myć okna. Proszę Państwa, ja jestem członkiem zarządu. Dwukrotnie startowałem do Rady Powiatu, w związku z powyższym z tego okręgu jest mi to niezmiernie, leży mi to niezmiernie na sercu, aby ta droga powstała, aby ulżyła tutaj mieszkańcom i abyśmy mogli normalnie funkcjonować. Wszystkie drogi dojazdowe z osiedla, które należały do Urzędu Miasta, są doprowadzone do zdrojek lewych, a zdrojki lewe nadal nie mogą się doczekać tej drogi. W związku z powyższym, że pojawiła się szansa na dofinansowanie rządowe, w związku z tym będziemy na pewno starali się, aby ta droga, jak nie w całości, to w części powstała, a być może, że przez następny okres uda nam się zdobyć następne środki i wtedy łatwiej byłoby nam się tutaj poruszać. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, ja tylko chciałem powiedzieć, że szansa jest duża, bo załóżmy, że 60% dostalibyśmy od pana wojewody, od rządu, to przy jakimś porozumieniu miasta i powiatu, zależy jakby te proporcje miały wyglądać, jest szansa, że niewielkie pieniądze dla poszczególnych samorządów tę drogę zrobić. A tutaj zależy przecież na tym i miastu powinno zależeć i powiatowi, czyli potrzeba nam tego, co tak bardzo nam przez wiele lat brakuje, szerokiego współdziałania i wtedy zakończy się to sukcesem. Dziękuję. A jaki pierwszy etap miałby wartość? Tak, mogę odpowiedzieć, bo z tego co wiem, rozmawiałem z kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych, jeżeli chodzi o, przypuśćmy, etap już na gotowo, odcinek około 200 metrów, jest to około 1 000 000 zł. I musimy pamiętać jeszcze, proszę Państwa, że mamy w tej chwili presję czasu, bo nabór wniosków jest do 15 kwietnia. No ale tu jesteście gotowi, tak, jeśli chodzi o dokumentację. Jeżeli chodzi o tą drogę, jest pełna dokumentacja i tak dalej. Jesteśmy przygotowani. Kwestia tylko pochylenia się zarządu powiatu tureckiego, aby tą ulicę, zdrojki lewe, wpisać w projekt, wysłać do pana wojewody. Ja myślę, że przy współpracy i miasta, i powiatu mógłby to być pierwszy, dłuższy odcinek w pierwszym etapie, jeśli mielibyśmy to dzielić na etapy. No, jest taka możliwości, jest wiele, potrzeba woli i współpracy. Bardzo dziękujemy.